Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, jest mój brat Andrzej. Zaraz jedziemy coś zjeść przepysznego, ale najpierw opowiem Andrzejowi. Andrzejku, mój drogi braciszku, byłem na targach wędkarskich. 3 dni ciężkiej roboty i jeden z widzów, moich widzów wędkarskich, który też ogląda nasz kanał o jedzeniu, przyniósł nam 3 kilo przepysznej, ale to przefantastycznej kiełbasy. I powiedział, słuchaj, tylko pamiętaj, że jedno pęto ma być dla Andrzeja. No i gdzie ta kiełba? Zjedliśmy, była taka do... Nie, no, no żartujesz sobie. Zjedliśmy, bo tacy byliśmy głodni. Ale ci opowiem, słuchaj, kiełbasa była przepyszna, pachnąca, swojska, ja bym jej dał... No 10 knurów to po prostu. No dzięki! Musisz mi zaufać po prostu. Dzięki. 10 knurów wędruje do kiełbasy swojskiej od jednego z moich naszych widzów. Dziękujemy, w imieniu brata też dziękuję. Naprawdę była dobra. No super, chciałbym spróbować. Jedziemy! Jedziemy! Jedziemy. Jedziemy, to jedźmy. Mam jakiś plan? No jak zwykle nie. No to jedziemy gdziekolwiek. Podjemy coś po trasie, jak to mówią. Miejmy nadzieję, że dosyta. Zobaczymy, zostańcie dosyta, z nami. Bo mam pytanie takie do ciebie, bo i do widzów też mam takie pytanie, bo że tutaj jest taki sklep u Adasia i ja tam byłem, chciałem tak zobaczyć, czy jest jakaś dobra ryba, czy nie, ale nie było oczywiście, ale pani mówi, mam bardzo dobrą kaszankę. I to była taka dobra kaszanka i wcześniej kupowałem tam bardzo dobrą kiełbasę, też swojską, ale tu naprawdę, no, ciężko jest trafić takie miejsca, z tak dobrymi rzeczami, takimi swojskimi, prawda? I pytanie, drodzy widzowie, czy na przykład by was to interesowało, jakbyśmy na przykład też takie miejsca zahaczali? Takie właśnie ciekawe, wyjątkowe, gdzie można przyjechać i kupić sobie coś, czego się nie kupi w markecie. Jakiś taki salcesonik, jakieś takie... Wiesz, no chodzi, aby ten kanał jakoś bardziej rozwijać. Andrzej, co ty o tym sądzisz? A, czyli to pytanie też jest do mnie. To do ciebie też oczywiście. No to ja ci powiem szczerze, że to jest bardzo dobry pomysł moim zdaniem. No i pięknie o to chodzi. Zobaczcie, jak bracia potrafią się ze sobą zgadzać. Czasami. Chociaż jak byliśmy młodsi, to bywało różnie, jak to mówią. Nadal bywa różnie. Chyba nie, nie. No, no słuchaj, nie zawsze mamy... Ale to nie, no to, ale to nie, ale ja mówię o tym, jak wiesz, jak byłeś mały i mi nocnik sików na głowę wylewałeś albo podpaliłeś mój pokój, no to... Słuchaj, nie miałem innych środków wyrazu, żeby wymusić to taki swoje środek, zdanie. To taki środek ekspresji. Dobrze, ja rozumiem, bo wy nie wiecie w ogóle, że mój brat, oprócz tego, że zajmuje się, znaczy pracuje w gastronomii, zajmuje się muzyką. Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. No i właśnie sobie przypomniałem, znaczy tak jak pogadaliśmy sobie o tych kiełbasach, o tych kaszankach, o tych garmażerkach, to przypomniałem sobie, że w zeszłym roku robiliśmy wigilię naszą taką sklepową z naszymi pracownikami w knajpie, gdzie było bardzo dobre żarcie, a obok był sklep tej knajpy właśnie z przepyszną garmażerką. I chcę wam to pokazać, właśnie tam jedziemy, tylko nie mamy adresu, musimy jechać do Zadziora i towarzysz Gugała nam powie, bo on to załatwiał, jaki był adres i już wtedy lecimy od razu jeść. Więc spokojnie, nie denerwujcie się, zaraz jemy, za sekundkę. To do Gugały pójdziemy i... Tak? Tak, już za moment. No. Towarzyszu. Słucham. Gdzie ta knajpa? Z tą rozmawialiśmy? Z tą garmażerką. A wy się znacie? To mój brat? No, to... A to, to... No, no tak, no. Jawczyce. Jawczyce? Czekaj, bo miałem to gdzieś przed chwilą. Próbuję nas trzymać w niepewności, widzisz? Bardzo dobrze. W głodzie was podtrzymam trochę. W głodzie. Piwna, 3 jawczyce, karczma na piwnej. Karczma na piwnej i jawczyce. Masz? No właśnie patrzę. Przywieź nam coś dobrego. Coś dobrego? Właśnie opowiedziałem, jak kiełbasę mojemu bratu zjedliście. Jaką kiełbasę? Bo te 3 kilo, tam pęto było dla mojego brata. On mówił, że koniecznie mam zawieźć. Mógł jechać z nami, to by zjadł świeżutko na bieżąco, tak to się rozeszło. On nie łowi, to wiesz. To w robocie było. Jedzonko karczma, dobre. Karczma na piwnej? Karczma na piwnej. No pyszne jedzonko. Będą panowie zadowoleni. I ta garmażerka. W garmażerce nie nurkowałem, ale... A my zanurkujemy. A w poniedziałek robimy wielki test flaków po Zamońsku, dlatego zostawcie suba, aby tego nie przegapić. Zobaczycie, które są pyszne, a od których flaki się wywracają. Patrz, to chyba tutaj. Zobacz, poczekaj. Tak, to.
Coś takiego, okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Udało się. Jak się ta knajpa nazywa? Karczma na Piwnej. Karczma na Piwnej. No, ta ulica Piwna jest. Piwna 3. No ładnie się ten lokal prezentuje, ładnie. Tu jest żarełko, a tu jest właśnie garmażerka. Ale do garmażerki to chyba sobie pójdziemy potem. Zrobimy sobie tak zwany deser. Gdzie mój brat jest? Nie? A, tam. A, iż, dobrze. No ja dzisiaj zaufam szefowi kuchni po prostu. Jak poleca, to no okej. Okay. A ty? No ja myślę, że też. Zdecydowanie. Wybiorę coś z tej pozycji, szef kuchni poleca. To zróbmy tak. Zapiekany kozi ser i orientalną zupę to sobie zjemy tak po trochu na spółkę. Ja biorę jagnięcinę, a ty jeszcze sobie weź jakąś rybę. O, o, rybę dla porównania. Wybierz sobie jakąś. Ale którą? A co tu mamy? Jeszcze raz powiedz. Dorsz smażony, sandacz no. smażony i świeży pstrąg z patelni. No to stary, weź sandacza. Tak? No oczywiście. No to zaufam ci, sandacza bierzemy. No pięknie. Albo nawet zrobimy tak troszeczkę inaczej. Ty zjesz więcej tej jagnięciny, a ja więcej ryby, bo jestem na diecie rybnej. A, naprawdę? No, oczywiście. No. No, tak, cały czas. Jesteś na diecie rybnej? No tak staram się. Wiecie jak to jest? Tak staram się, czasami wychodzi, czasami nie. Na targach teraz jak byliśmy, wędkarskich, tu mi się cała dieta posypała niestety. No, tak jest na targach, nic się z tym nie zrobi. Dobra, kawki już bardzo ładne wjechały. A mój brat chyba poszedł tak, do kibelka. No dobrze, moje kozie serki się prezentują w ten sposób. A to jest zupa, zapomniałem czego ta zupa. Zupa z soczewity, z soczewicem, z mini bobem w orientalnej opcji. No to mini bobie, próbuj. Zaraz będzie solił i pieprzył, jak znam życie. Nie. Nie? Nie. Nie? Taka w sam raz? Czyli trochę tego chili sobie spróbuję. Chili. Masz śmietankę też. Kozaczek. Seba. Jak spróbujesz papryczką, to jesteś kozak. Spróbuj. Nie spróbuję z papryczką, bo ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest za papryczka. To jest taka papryczka. Taką papryczką kiedyś sobie oko zamazałem. Dziękuję. Co my tu mamy? To jest chyba granat. Tak? Tak, to są tak granaty. To jest ta, jak ona tam? Rukola. Rukola. To jest głucha. Na grzance. Dobry kozi serek. Wali capem jak to kozi serek. Rukolka. Spróbuj tego sosu, wygląda jak jakiś sos malinowy albo owocowy. A nie to jest burak. Buraczki są. Można powiedzieć, że taka przystawka na słodko. A teraz zrobimy podmiankę. W sosiwie. Lubisz kozi ser? Bardzo. No i. Buraki, lubią buraki. No, dawaj sobie, mówię ci, polecam ci papryczkę. No, pikantka fajna. Jest śmietanka. Zdecydowanie dobrze doprawiona. Mam papryczkę zjeść, tak? Spróbuj jedną. Życzysz mi źle po prostu. Nie, no jest ostra bardzo, ale pali tylko jakieś 15 sekund. Śmietana jest tutaj dla zrównoważenia, tak, aby załagodzi. Nie wmiotło. Chwilę popali, ale mówię ci, 15-20 sekund i koniec. Naprawdę jest klasa. Nie jest jakieś zabójczo ostre, moim zdaniem. Przez chwilę jest takie uczucie gorąca, ale mija. No mija, no. Moim zdaniem super strzał. No i co powiesz? Ja mogę już tą zupę dojeść, tam sobie jest te kozie bobki. Kozie bobki dla mnie i zielenina. No tak myślałem, że tak się skończy. Żartuję. Zupa, słuchajcie, wiem, że idzie wiosna,
ale zupa mega rozgrzewająca. Jeśli jesteście zmarznięci, przewiał was wiatr, koniecznie tą zupę z soczewicy. Cycuś, glancuś. Rewelacja. Jak ktoś jest na masie, no to wiadomo, soczewica, białeczko. Kozie bobki dojem. Dawaj. Makrebula. To nie jest makrebula, to jest świeżo sandacz. Złowiona makrebula. Nie, to jest sandacz z pieczarkami? Nie, z grzybkami jakimiś. Tak. Ale z jakim? Nie wiadomo. Pamiętasz? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. A ja mam jagniątko. No słuchajcie, no w takiej postaci jagniątka nie jadłem, z warzywkami, w jakimś sosiwie. Pióre ziemniaczane, czyli na pewno będzie mi smakować. No powiem wam, że wygląda okazale. Obłędnie wręcz. Solidna porcja. To Seba, powiem ci, że podejdzie ci na pewno. Podejdzie mi sandaczek? Podejdzie. Okej. Okay. Poczekaj, jeszcze zobaczymy tutaj. Ja to tak bezczelnie od ciebie udziubię to. Och ty. A tutaj jest jeszcze makaron taki. To jest spaghetti warzywne. Spaghetti warzywne, okej. Okay. Nie lubię takich grzebać w talerzu, wiesz? Żeby nie zjeść całego, to tutaj sobie tak. Sandacz kozak. Co jest? Chips z batata. Lubisz chipsa po prostu zjeść? No spróbuj. Spróbuj. Za chwilkę, wiesz, mamy jeszcze całe jagniątko do spróbowania. Tu ja sobie zacznę od ziemniaczków. W sosiwie. Ciemny sos. Pieczeniowy. Winiary. Słodko-kwaśny taki. Gorczyca chyba tu też jest. Ale nie azjatycki. Nie, broń Boże, azjatycki. Nie. Jagniątko w tym sushi. Nie lubisz sobie azjatyckiej kuchni? Lubię, bardzo lubię. Co powiesz? O. Jak mięso? Powiedz. Suche, nie suche. Mięciusieńkie. Przypieczona skórka. Asio. Zobacz. Przypieczona skórka. Nie no, bajka. Jajeczka. Moi drodzy. No jest to warte swojej ceny, co by nie mówić. Miazga. To jak pire? Słuchaj, zaraz spróbuję wszystkiego. Dobrze. Nie mogę się doczekać. Stary, to był zajebisty pomysł z tym kanałem. Bo tak to byśmy takich fajnych rzeczy nie jedli. Tylko ciągle mielone i schabowe. No i flaki po zamojsku ze słoika. No dobra, zobaczmy, co ty tu wymyśliłeś. O rany. Co ja powiedziałem w ogóle, że ja bardziej sandacza, a on bardziej jagniątko. Kurde, teraz będę musiał mu to oddać. Znaczy, już mi to oddałeś. Mogę się odmienić? Już za późno. Przecież jeszcze nie próbowałeś, na pewno ci nie będzie smakować. Tobie nic miało nie smakować, miałeś krytykować wszystko. Miałeś być złym policjantem. Obrzydlistwo. Dawaj sandacz od pokoju. Namówiłeś. A na serio? Nie, no na serio to ty zostajesz przy sandaczu. Kurna, wiedziałem. Przykro mi. Wiedziałem. Cholera. Co, kozaczek? No. Sprawdźmy pire. No. Ale może nie tak dużo, Henryk. Bo mało mam. Zastanawiałem się, czy chociaż ci odstąpić pire, ale no przykro mi. Chociaż warzywka zostaw. Z sosem zjem. Zobaczmy, taki pomidorek koktajlowy śmieszny jest. No jest taki upieczony, no. To jeszcze taka marcheweczka jest przyjemna. Zobaczmy, co ta marcheweczka ma do powiedzenia. Dobra, mięcho jest. Opowiadaj o mięsie. No zobaczcie, jak to jest. Mięso jest bardzo soczyste. Widać to zresztą. No. Soczyste, tłuściutkie. No to jest to. Nie tak dużo. Bo się udławisz, Andrzej. Jest tak delikatne i mięciutkie, że czymś takim nie da się udławić. Chyba, że kawał kości zjadł, ale tutaj... A zostawisz mi kawałek skórki? Bo skórka jest... No muszę. Żałuję, że spróbowałem najpierw jagniątko, bo
bo na pewno bardziej chwalił to danie, no ale przy jagniątku wszystko ginie po prostu i znika. Co? Andrzej? No nie, no mili sandacz bardzo smakował. No, spoko, nie, zajebisty jest, spoko, no ale jagniątko. Słuchaj, jak bardzo ci zależy, to nie, mogę... Nie, Andrzej, ja ci tylko tak, ja tą skórkę ci zabiorę, ja widzę, że ona ci nie będzie smakować. Uh-huh, pewnie. Ja, no, no jest tak, tam sobie. Tak samo jak kiełbasa z targów. Andrzejku, pamiętaj, byś ten szpik wystać jeszcze z tej kostki. To zostawię tobie do wystania ten szpik. Okay. No ja już szpiku z sandacza nie wyssię, bo sandacza już nie ma. Moi drodzy, no kurde, dobra, ja w ogóle... Ja tak, ja daję 10 złotych knurów, bo złote knury są po to, aby z nich korzystać. Dziesiątka też jest po to, aby korzystać. Dziesiątki, 10. Po prostu mega zajebiste żarcie. Mega. Andrzej, tak, ja 9,5. Zawsze trzeba zostawić sobie coś, no zawsze może być coś lepszego, ale no... Ale to zawsze może być coś lepszego, Andrzej, ale... 9,5. No dobra, no 9,5. Okej, okay, no. Co ja mogę powiedzieć? Jedzenie bardzo dobre. No. Polecamy, szczerze, myślę, że ja i ty. No. Co mogę powiedzieć więcej? No to o daniach swoich opowiadaj. Zupa z soczewicy w taka w orientalnym stylu z mini bobem, z papryczkami chili, bardzo sycąca. Dobrze doprawiona, co bardzo mi odpowiadało. Nie lubię doprawiać jedzenia, lubię jak jest podane już takie do zjedzenia od razu. Co my tam, grzanki z kozim serem, też bardzo dobre. Co mogę o nich więcej powiedzieć? No taka typowa przystawka, troszkę na słodko, bardzo dobra. Dania główne, co ty brałeś sobie? Sandacza. Tak. Sandacz soczysty, też dobrze doprawiony. Jagnięcina mięciutka, soczysta, sos do niej był chyba na bazie jakiegoś alkoholu. Nie wiem dokładnie na czym, czy to był jakiś bourbon? Mogliśmy się zapytać. Mogliśmy się zapytać w sumie, ale klasa, naprawdę. Wszystko, no 9,5 po prostu. Po prostu 9,5. Tak. Zapłaciliśmy za to 241 zł, bo to były jeszcze dwie kawy. Latte i kawka tamten. Co tutaj dodać? Czy ja mam coś dodać jeszcze? Chyba nic nie dodam. Po no prostu nie, ja jestem spełniony. Sporo powiedzieliśmy podczas jedzenia też, więc... Tak. Nie ma co przedłużać, a teraz idziemy sprawdzić garmażerkę. Raczej pokażemy wam tą garmażerkę, bo chyba do jedzenia nic nie będziemy brali, bo ja się strasznie nażarłem. Na dzisiaj wystarczy. Na dzisiaj nam wystarczy. Garmażerka. Te wszystkie kiełbasy i te inne rzeczy to są rzeczy zrobione też w knajpie. Tak samo jak te wszystkie przeciery i no kurde. Zobaczcie, co tu można znaleźć. Tam jest też cała masa ciast, słodyczy. Strasznie mi miga, ale tu nic nie poradzę. Smalec z gęsi, migoczący. Są ciacha. No tutaj część garmażerki jest takiej swojskiej, robionej w knajpie, a część to wyroby regionalne. Tutaj bardzo miła pani wszystko tłumaczy, wszystko pokazuje, co jest skąd. Oczywiście tam kefiry i żółte sery to nie są. Co kupiłeś, Jędrusz? Co tu masz? Niespodzianka. Flaczki kupiłeś? Tak. Takie a la pozamońsku? Nie wiem, nie jest napisane, więc pewnie klasyczne. No, to super. Moi drodzy, tak więc w następnym odcinku wielki test flaków pozamońsku. Dlatego zostawcie subskrypcję. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Bądźcie z nami, bo po trasie jemy dobre rzeczy. Z nami knurami. Z nami knurami. Nara. Nara.